Cześć, z tej strony Rafał, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj ze mną znany wam, albo nieznany, Big Master 260. Hej, cześć, siemano wam wszystkim. No, Raczej zapomniany. No, zapomniany Big Master. Bo już dawno nie nagrywałem. Z no powodu i dawno... braku funduszu. Ja w funduszu, tak. I z powodu tego, że Lolo chodzi do szkoły i się grzecznie nie uczy. Czekaj, gdzie? Nie wiem. I tak, mamy zlecenie. Ja mam zlecenie z Katowic do Gdańska, a Big Master 260 ma z Katowic gdzieś tam. Ale mam... jest to, no. To samo zlecenie, ten sam towar. No. Tylko że mamy... do innych miast jedziemy po prostu. Tak. Nasz szef wydał nam rozpiski. Musimy zawieźć drewno do kominka. Jak to jest drewno hopie do kominka, to ja żymy święty. No to, nie wiem, drewno na chałupę. No, już prędzej. No. No i tak. Ty już jedziesz, czy jeszcze nie? Jadę. Ale z ciebie jest zły człowiek. Hopie, czym prędzej towar zawieziemy, tym lepiej dla klienta. I czym szybciej pojedziesz, tym jest więcej kaski ma policja. Co ty tam gadasz, ja prowadzić umiem. 2 na godzinę. 100 na godzinę jedziesz i chepisz. Tak to jest, jak się jest mechanikiem. Tak. Ja dopiero z bazy nie wyjechałem. Ale teraz muszę dzwonić, bo fotoradar. Już suszarki postawione. Ja. Przyspieszamy, co nie? To sobie przyspieszaj. 2 pod rząd, co za kretyn to widział. I co? 2 mandaty, tak? Nie, ani jednego nie dostałem. Nie, zwolniłeś. Bo przy tym zacząłem przyspieszać dopiero. Ja w mieście jadę równo 50. Ja. Dobra, 60. Chyba centymetrów na godzinę. Nie. Wyjeżdżam na autostradę. Ja już z niej zjeżdżam. W stronę Krakowa się kierujemy. Jedź. Kiś. No patrz! Ja nie mogę, te usłówki są takie durne. Znowu mi zwalą odcinek. Jednak ta gra w multi była 500 razy lepsza. Wiesz co? Ja tutaj chcę na autostrady wyjeżdżać, a tam jakieś auto chcę zjeżdżać i mi drogę zaklinowało. Ale ja, miał wypadek już. Nie. Kierownica mi nie chciała zawrócić. Musiałem sobie pomóc ręcznie. No po co takiego szajsa kupiłeś? Masz to samo, kretynie. Poza tym I raczej... się go nie słuchajcie, Logitech Driving Force GT to jest naprawdę zarobista kierownica. Kupiona za jedyne 2 złote w Bidze po promocji. Ja chciałbyś. No. Za 2 złote w Bidze, hopie, to ty masz ubrany na cały rok. Nie, ja nie ubieram się w tym sklepie, co ty, więc mi tu nie... Ej, no ja nie wiem, jakie ty sklepy znasz, co ty się nie pytasz? Ja tylko potwierdzam to, co ty mówisz. Ja się ubieram w Rybniku, jest taki sklep we Fokusie, który nazywa się Krop. Nie, chyba Klop. Nie. Nie, żartuję, ostatnio tam kurtkę kupiłem, więc... Dał 200 zł za kurtkę i... Sprach! To ile? Była po promocji? Nie. 160, przepraszam. A, bo promocja była. Się zarabia, to się ma. Z 300 przecenili na 140 i Lolo stwierdził, że jest okazja i trzeba się w szkole pochwalić, żeby go stać na kurtkę za 300. Jak jeszcze czekał na nie chodziłem, w ogóle leży w szafie. Czeka na lepsze czasy. Jak ja do szkoły chodzę tylko w bluzie i w niczym więcej. I w przeciekających butach. Bo mi się dziura na pięcie zrobiła. Tak, podobno taki hajs z YouTube'a zarabia, go na buty nie stać. Cicho, bo jeszcze zima, a w zimowych butach trzeba chodzić. Jest zima, ja w letnich chodzę. Ale mi to zima, plusowe temperatury. A w środę co spadło z nieba? Deszcz. Nie, bo śnieg sypał. A nie, bo wcześniej był deszcz. No, jak się obudziłem o 7, był deszcz. Gdy o 8.50... Dukaj mi się wrywa, szopie, widzisz, że ja tu 120 jadę, a ty mi tu wjeżdżasz. Możesz mi się nie wpychać, ja jeszcze nie skoczyłem mojej
rozmowy. Przepraszam. No, że jak szedłem o 8.50 do szkoły, to mnie wtedy śnieg zasypał i miałem całą torbę ze śniegu, ja, cały kaptur mokry. Nie, ten co wyszedł z więzienia mnie napadł. To fajną przygodę miałeś. Jak on się nazywa? Bo dawno wi- no, dawno wiadomości nie oglądałem. Jak zjadę na pauzę, to sobie zobaczę. Bo to masz internety. Nie, bo czasem go nie mam. A nie, żeby oglądać jakieś filmy na YouTube. No. Cicho, bo... Tylko mnie się ogląda na YouTube. Tak, bo jak zjeżdżam na pauzę, to mam w ciężarówce dwie gazetki fajne. Jest co oglądać. I robótki ręczne, ja? Nie. Nie, wcale. Jeden Playboy, drugie jakieś wiadomości i trzecie nie sprawdzałem. To na pewno nie ma robótek ręcznych z Playboy. Ale mi się ładnie osobówki zjeżdżają. Jest ograniczenie do 110, a ja jadę jedyne 107 na godzinę. Jest ograniczenie, jest ograniczenie do 110, a ja do 125. Ostatnio... Jeszcze nie mam gazu do dechy. Dobrze, ja bym coś stwierdził. Ostatnio oglądałem film Wujka Bohuna i powiedział, że na jego kanale nie będzie wyścigów. Bo ma ogranicznik do 90. Jak przekroczenie prędkości, co? Jak to... była fotokomórka. Ja się zastanawiam, jak można tak, jak jest ograniczenie do 110, to jadę 110-100, a jak jest... To po co mam jechać 90, jak wszystkie osobówki mnie wyprzedzają? To jest dziwne. Jadę ze 110 i stary wszystkich wyprzedzę. Cicho, bo mam roztopy na drodze. No i dobrze. Ej, what the fuck, jak my możemy jechać tą samą trasę, jeżeli ja mam lato, ty masz zimę? Oto jest pytanie. Rozkmina. O, ja powiem coś, ponieważ Lolowi idzie ETS na najniższych i mu ten on nie działa. No najniższy, hopie. Ja mam 13 razy lepszego kopa niż ty, kurna, z tego swojego czegoś. Ale te drzewka się na tym zimowym, na tym modzie wczesna zima się głupio wczytują. Tego wyłącz. Jak śnieg za okna zniknie. Powiedz mi, gdzie za oknem jest śnieg. Ja to cię... Cicho? Zaraz do ciebie przyjdę, wbiję ci do domu i powiesz mi, gdzie jest śnieg za oknem. Jak szedłem do szkoły, to jeszcze i leżał trochę. No jak ja szedłem na praktykę, to też leżał gdzieś. Ja chciał powiedzieć, jak szedłem do pracy. Ale nie, to jest praca, można powiedzieć. A ja jestem w wyższej szkole i nie chodzę na praktykę. Ja do wyższej, chyba w wyższej szkole debilizmu. Wyższa szkoła gimbazy, o. Ja. Ostatnio widziałem, że... Wyższa szkoła kretynizmu, wyższa szkoła debilizmu. Cicho. Wyższa szkoła... Dobra, wyższa szkoła mechanika, który nie wie, gdzie jest filtr paliwa w aucie. No, ty sam nie wiesz, bo szukałeś w karę symulator mechaniku. O, no, właśnie szukałem, ale ja go tylko godzinkę szukałem. Tylko godzinkę. A ty ile szukałeś? Ja już ci gadałem, w nowych samochodach filtr paliwa jest pod maską. W starych samochodach filtr paliwa jest koło baku. Dobra. A ty nie wiesz o tym, że tą grę stworzyli Polacy, a oni są mądrzy i dlatego dali do tyłu w każdym aucie? Ale nie, bo teraz mam nowy warsztat i tam są auta ze silnikami V6, ale jeszcze nie szukałem filtra paliwa. Tak i tak filtr jest ten z tyłu. To już przeszłeś tam? No. On ma niaczyw to od rana do wieczora. Nie, bo on dopiero 28 zlecenia, a kompon z klasy już ma ponad 40 chyba, albo 50. Nie wiem, ile tam jest zleceń, nie pamiętam, ale... Ja też nie wiem. Nie, po prostu za łatwa jest ta gra. Tam jest tak mało rzeczy do wymiany, tak mało rzeczy do roboty, że... Że nudzi się. I to szybko. To w ogóle nie jest symulator mechanika. Dobra, ale ty się śmiejesz, bo... Kupiłem właśnie tą S2. Ale nie, powiedz mi, a czy może nie wiem, może będziesz wiedział. Od kiedy, żeby filtr powietrza wymienić, trzeba cały dolot zdejmować? Od kiedy? Nie wiem. No właśnie, a tam trzeba ściągnąć rurę, potem jeszcze coś. No tu mówię, cały dolot. I odkręcić śrubki i... No, tam trzeba cały dolot i przepływomierz odkręcić, żeby ten po prostu filtr wymienić. No ja... No, nie wiem czemu. Żeby środkowy wydech wymienić, musisz cały odkręcać. No.
trzeba, cały. To jest patola. Wiem. A żeby wymienić, nie wiem, co tam jeszcze trzeba było. Żeby chyba coś odkręcić, to trzeba wejść, żeby tam, co trzeba, klocki hamulcowe odkręcić, prawie wszystko, żeby dostać się do jednej głupiej rzeczy. Nie pamiętam jaki. W którym miejscu jesteś? Szczerze nie wiem. To wiem, że są roboty drogowe. Ty gdzie tak a propos jedziesz? Zaraz, tutaj. Tu jest ten magiczny guziczek. Ja już się zbliżam do Warszawy, a jadę do Białystok. Do Białegostoku. Ja się zbliżam do Łodzi, a jadę do Gdańska. To tu już jesteś tak daleko? Ja mam 203 km do celu. Jeszcze? No. A ja mam jeszcze 307 km do celu. Oszust wziął inną trasę. Zaraz zadzwonię do szefa i zobaczysz. Odejmie ci 1000 z wypłaty. Ja. Jakbym jeszcze tyle zarabiał. Ja zarabiam 6000. Chyba z samego YouTube'a. No. Nie, bo się spóźniają z wypłatą. No, zawsze była 10, a ta będzie o. Ostatniego. Się spóźniają, Żydy. Sorki, ale się napiję. A jakbyś nie wiedział, co nie? No, hajs mi się z YouTube'a kończy. To od tego roku już się nie zarabia. Cicho. Pieniążki jeszcze wchodzą. Ale nie zarabia się za inne filmiki, a za gry się nie zarabia. No a ty robisz coś innego niż gry? Jak będę w Tesco, to nagram vloga. Jak się kupuje parówki na wagę. Żartuję. A wiesz, jakie mam fajne zadanie na fizykę? Z fizyki, na pewno. No, tak. Muszę kupić tak, 3 diody, jakieś lampki. Potem narysować na kartce ołówkiem kreskę, przyłożyć do baterię do tej kreski i wtedy lampki się będą świecić. Bo ołówek przewodzi prąd. Wiedziałeś o tym? Co? No bo w ołówku jest grafit. No. No i to przewodzi prąd. I narysuję kreskę, prawda, taką grubszą i przylepię na taśmą te diody, prawda? No. I jak przyłożę baterię do dwóch końców tej kreski, to wtedy te diody się zaświecą. Mam połączenie szeregowe i równoległe i to muszę dwa zrobić. Połączenie szeregowe i równoległe. Przekroczyłem prędkość, mieście, hurra! Stary, nie wiedziałem o tym. Będę musiał to spróbować. Ej, a wiesz, że tu jest na osiedlu taki sklep? Ale z czym? No, z takimi rzeczami. Co, z bateriami i z ołówkiem? Co, nie! Bo nie wiem, gdzie tu na osiedlu kupić te diody, te małe. Elektrycznym na ten... Na hotelu. To tam będą mieć? Na hotelu? No. Tam jest elektryczny? No. Na hotelu czy na dole tam? Na hotelu. Pójdziesz jutro ze mną tam? Bo ja się gubię. Chłopie, mieszkasz tutaj 15 lat. Nie, 17? Dobra, 17. 16,5. Nie. Dobra, 16,5, no. Lat mieszkasz tu, a nie wiesz, kurna, gdzie jest elektryczny? Bo tam ani razu jeszcze nie byłem. Na hotelu ani razu nie byłeś. No, byłem dużo razy na hotelu. Dużo pociulok tutaj stanął. I w niego wjechałem. Popatrz, jak ta ciężarówka stanęła. Pół jest za światłami i pół jest ten. Przed światłami. Bo ja to widzę. Chłopie, bo ja to widzę. To zobaczysz. Nissan Qashqai jeszcze przede mną stoi. A... U mnie tu mamy Golfa, tu mamy tego Nissanka. Co? No Golf, Nissan, obok mnie przejeżdżał. Jak ty zmieniam Sanka? Jaka Sanka? Koko Sanka. Sam żeś jest Koko Sanka. Ty powinieneś Lolo jeść Koko Sanki. Przynajmniej spadł na wadę. Jakbyś nie wiedział, to od jedzenia właśnie się grubnie, debil. No. A to jakbyś jadł dziennie jedną kanapkę z masłem, to byś był potem chudy, wziął kaloryfer.
bym musiał jeść tak jak w szpitalu karmią. Nie wiem, nie byłem nigdy. Przed operacją na przykład. Dają ci jedną łyżkę ziemniaków i część. Nie. Dwie. Chleb i woda. Dwie kromki chleba, woda na śniadanie, no. Na obiad jedna kromka, mm-hmm. Na kolację znowu dwie kromki. Mhm. I tak przez, dajmy na przykład 5 dni i stary się schudnie sporo. A szczerze, my nie mamy o czym na tym odcinku gadać, tylko o jedzeniu. No, ale to zawsze. Jak ja jestem, to musi być jedzenie. No. Ale dobra, bo wiesz... Głupia siostra mi wyszła do pokoju, jak jej zaraz dam w ryję. Ej, to jest głupie, bo jestem zamknięty w tym pokoju, a ty łażą. Jakieś głupoty. Idę się, wyprowadzam się na stare mieszkanie, jak moja mama okna tam wymieni. Żeby mi wiatr do środka nie... Bez okien tam być. A to są takie stare okna i będzie mi zimno. No i co z tego? Się będziesz głupio ubierał. No, ale tam nie ma internetu. Co sobie podłączysz? Albo od sąsiada będziesz grać. No, dobrze, no, ale tam nie wiem, kto u nas w pracy ma Wi-Fi. Się dowiesz, jak tam przeprowadzisz. Bo ja mam w kompie antenki z tyłu na Wi-Fi. Ser antenki, a nie antenki. Tak, na serio, bo mam kartę sieciową zintegrowaną. No. Jedną kartę sieciową osobną. Jak ma się 100 mega internetu, to trzeba to utrzymać. A nie 20. Kiedyś było 500 mega. 500 mega, co ja gadam? 500 kilobajt internetu i se ludzie radzili. A ja mam 100 i sobie nie radzę. Bo zawsze w sobotę muli internet, bo babcie i dziadkowie i wszyscy siedzą na Skype'a. No. Zawsze tak jest w sobotę czy w niedzielę. Jak w tygodniu mi się odcinek prześle na YouTube'a, nie wiem, w 10 minut, to w sobotę, w niedzielę, pół godziny. Ja chyba... półminutowy. Nie. Jednogigowy w 10 minut czasu chodzi. Hopie, jak ja zrenderuję film 40-minutowy, to on waży poniżej 1 giga. To... No, a jak ja mam nawet odcinek, nie wiem, w... czy 15-minutowy, to on waży 1 giga. Ty, to czym ty renderujesz? W Camtasii. No ja też. Jakoś umiem. Ale, bo ja mam... większa ilość kratek. Bo ty nagrywasz 30, co nie? No, bo się powinno na 30 nagrywać. A ja mam 60. Co? Bo ja mam lepszego kompa od ciebie. I tak ci to potem YouTube debilów formatuje do 30, do 29 klatek. Więc się nie opłaca nagrywać w 60. A dlaczego ty wol nagrywa w 60 rok? Chyba. Bo nie nagrywałem w 30, tylko normalnie gra chodzi w 60. Ale ty kiedyś gadałeś, że tak nagrywałem. Oni film mają w 30 klatkach, gra im chodzi w 60. Ha. Ci, że podczas nagrywania mają w grze 60 klatek. Opie. Tak, chcesz robić tak. Bo mi pokazuje 60 klatek. Co chwilę. A czym nagrywasz? Frapsem. No. A ty ostatnio to też się chwaliłeś, że jak nagrywałeś Call of Duty, gra mi wchodzi w 60 FPS. No bo czasami tak mam, że mi wchodzi na frapsie, mimo że mam zaznaczone 30, to mi wchodzi 60. A ja mam to zaznaczone więcej. Co tam wpisz 1200 FPS i będzie ci chodzić 1200 FPS. To haha. To nie wiem, musiałbyś po 90 km na godzinę, to się przyśpiesz. Chopie, ile ty masz jeszcze kilometrów do celu? 119. O kurde. A wiesz ile ja? Ile? 200, a moja to ma prędkości, to jest 70. Kurde! Co za paciulok! I na... Wiesz co? Na Baku, na Baku przejadę jeszcze 408 km. No. Wiesz co było? Skrzyżowanie. Jakiś Nissan mi wyjechał. Tak po prostu nie patrzał się, kto jedzie. Fuu! Ale wyhamowałem, szczęście. Czy nie udało mi się w niego rąbnąć? Z tym zawodowym kierowcą. Ja mam, jak dostarczam towary, no nie przepuszczaj ich, debilu, głupi. Mrugnij im światłami. Ty masz pierwszeństwo, a ich puszczasz, debili. Ja, ciekawe jak ty będziesz dawać prawo jazdy. Normalnie, w aucie. Ja będę brał cię, gdzie? W aucie. Będziesz instruktora brał, tak? Tak, będę brał cię, chyba w pralce. To, na pralce.
Wiedziałeś kiedyś, że w zimie, czy jeśli są śnieg na drzewkach, rosną słoneczniki i jedzą krowy zielone? Co? No bo jadę teraz drogą, prawda? Jakie zielone krowy? Krowy jedzą zieloną trawę. No to mów, krowy jedzą zieloną trawę, ja też wiem, zielone krowy jedzą. No bo zawsze jak na przykład moja mama idzie na działkę, no, a bo tata, to się pyta mamy, czy ma zielone do królików. Ja się tak przyzwyczaiłem co? Zielone do królików pewnie, z Holandii. Kurwa! Ja pierdolę, kurwa! Dobra. Jaka to osobówka jest porąbana, wyprzedzała i... Chłopie, dobrze, mam dobre hamulce. Chłopie, jak ty się zdenerwujesz, jaki ty masz męski głos. Ja cały czas mam męski głos. Ostatnio nawet Gabryś był u nas w szkole pyza i powiedział, że nie piszczę jak coś tam. Nie piszczysz. No, nie piszczę. Bliski orbitan. A ty sobie posłuchaj, jaki głos miałem w pierwszej klasie gimbazy. Cześć! Wesoły ziomek! Ten. I nagrywa dla was odcinek. Wystarczy, że poszukam, jaki miałeś głos przez te wakacje. Przez wakacje? Co ja robiłem? Ale nie przez te wakacje, chyba w 2013. Wtedy... No to mówię przez te wakacje, co teraz były, co nie? No. Ale to wtedy jeszcze nie. Mimo, że żeś nie nagrywał, ale żeś miał głos. Jaki? Podalski. Żeś teraz to powiedział. Zgłoszę ten filmik za prawa autorskie. Obrażanie sławnego youtubera. I zobaczysz, że a będzie... widziałeś tą nową koszulkę z Rokiem? Nie. Opie, podeślę ci potem link. Dobrze, a wiesz co? Ja na miejscu, Roka bym się tak stary wnerwił, że... A słyszałeś o dotacjach na YouTubie? Nie. Kolejna afera się robi. YouTube to już nie jest to samo co 5 lat temu, dajmy na przykład. Nie, bo teraz są te reflinki, te dotacje i... No. No i teraz właśnie jest afera, że sławni youtuberzy proszą swoich widzów, aby wysyłali na przykład dotacje albo chodzili na reflinki i się rejestrowali, żeby youtuberzy mieli więcej hajsów. No i co z tego, Jezu? No ale taka pany... Ale mi to na przykład nie przeszkadza, że Tivot na przykład daje reflinka do War Thundera i se na tym zarabia złoty 20, czy ile tam. No ale taka bany ku, czy bany jakoś tak, bany ku TV, właśnie na początku była afera, zaczęła tą aferę, że jakiś tam X negatyw kradł konta na YouTube do Minecrafta, prawda? A no, teraz robi, że oni ma wąty do sławnych youtuberów, że żerują na swoich widzach. I znowu wszyscy nagrywają filmiki, wyzywają ją. No. Ja z tym problemu nie mam jako tako, ale... Nie ma z tym problemu, bo ty nie masz 80 widzów i 3 wyświetlenia. Dobra, 2. No ale jaki to ma związek? Ja mówię, że mi to nie przeszkadza, że inni youtuberzy na tym zarabiają. O, i też to nie przeszkadza, jak ja będę miał 100 tysięcy widzów, to też będę mieć więcej hajsu. Ile masz jeszcze kilometrów do końca? A ty już przejechałeś? Nie. 121. Hopie, będę musiał drugą trasę wziąć, bo ja mam jeszcze 2 km. Hopie, bo moja stała prędkość teraz jest 100, a twoja stała prędkość jest 160. Nie, to... Średnia moja prędkość była 90. Średnia, mówię. Ja brameczki, bo zwalniamy do 70. Sobie zaparkujemy ładnie. Brameczki, zwalniamy do 40. Czekaj, dzisiaj? A kiedy? Dzisiaj jak wracałem z praktyk, no, widziałem typa w ciężarówce właśnie jak parkował kretyn. Nie umiem zaparkować. A wiesz co, ja dzisiaj jak szłem do szkoły, znaczy jak wracałem ze szkoły, nikogo nie widziałem. Bo cię nikt nie lubi. Zauważyłem to. No ja też. Ale bardzo to zauważyłem. Ostatnio mnie przywiązali... Tak, mogę ci coś powiedzieć? Ostatnio... Nie. Zaparkuj się, a potem pokażę. Zaparkowałeś? No, ostatnio miałem sznurek w tym buzie, prawda? No. Wciągnęli mi go i mnie przywiązali do kaloryfera. No to wiesz co na szkole robią? Co?
Wy co to masz tytirytki, co nie? Takie tytirytki. No te takie spinki. Spinki? Te opaski zaciskowe. A wiem co to jest, no. No. I ten nos przyczepić. Nie. No. Paru osobom wzięli normalnie plecak, co nie? No. I do ławki. No. Przyczepili. A no. Jeszcze paru. Kumplowi na przykład z klasy owinęli tym ten telefon. No. I do grzejnika w łazience przyczepili. Cy. I czekaj, co tam jeszcze było? Pokażę wam mojego Peterbilda. I ręce. O, złapali jednego i mu tak ręce spięli. No. To mój Samsung Galaxy S by tam nie przeżył. Patrzcie na mojego Peterbilda ładnego. Nie chwal się. Kurde, no i hopie te... Dobra, mam jeszcze 90 km do przejechania. To co, ja mam się pochwalić swoim Volvo? Co masz? Najnowsze Volvo FH. Przebieg 43 tysiące km. Co jeszcze mam się chwalić? Ja się nie chwaliłem, ja tylko mówiłem. Dobra, przejedziemy tam koło tego. Który masz godzinę? 14, 15. Ja mam 18, zaraz 19. Lolo, ty cztery. A jaki masz dzień? Nie wiem. No piszę ci koło godziny, kretynie. Piszę? Gdzie? No. Poniedziałek. No, to masz ten sam dzień, co ja. Ale ja nie mam nawigacji włączonej. Ja mam w aucie nawigację. No co z tego? No. Z jeden kij. A wiesz ile moja firma w ETS-ie zarabia? Zysk tygodniowy to jest 8M. Opie, ja tyle mam w ciągu jednego dnia na praktyce. A wiesz co, ja mam słonia w trampkach. Dlatego klinicy. Sobie teraz kupiłem sławki Razera, mikrofon Blue Yeti. Ha, taki żartik, was. To było zabawne. Ciekawe kto by się na to dobrał. Okay, ja jadę w tą stronę. Wszyscy a ja się pochwalę, ja mam tak. Trzy kierownice G27. Ty masz. Trzy kierownice G25. To czemu grasz na Drive Force GT? Bo mam tylko jedną. Ty pociloki jeden. Pociloku. Wziął się wielki Ślązak. Po pierwsze ty nie jesteś Ślązakiem, tylko Gorolem. Ty żeś jest Gorol, ja jestem Ślązak. Gorol. Ja mieszkam na Śląsku, nie... Gorol. Sam już jest Gorol. Cicho, bo ostatnio coś nagrywałem swojego pierwszego let's playa z... Omsi chyba i ktoś mi napisał, że mam gwarę śląską czy coś, bo tam powiedziałem coś takiego dziwnego. A ty żeś widział, ty żeś mówił, ty żeś słyszał. Tak. Ja mieszkam w górach i z góralkami. Nie powiem co robię. Słowianki. O, no. Mam blisko. Zejdę z górki. No na dół Pekina tam raczej nic fajnego nie znajdziesz. Ale kto ci powiedział, że ja tam schodzę z górki? Jeszcze mogę zejść na... przez... tam na dół z górki i na Manhattan iść. A Manhattan to co? Widzicie jak my blisko Chin mieszkamy? No. Chińca w dole. No. Dobrze, Chin. No. Nie, Rosja! Obok Czarnobyla mieszka. Nie, czekaj, bo też mam rozkminę, gdzie jest Manhattan. Czy w Japonii, czy w Chinach? W Japonii. Chyba. Azji, no. Azji? Nie wiem, ja mam z geografii 2. Wcale się nie dziwię. A ty co, 5? 6? Teraz nie mam geografii. Jakim co ty nie masz geografii? No, nie mam geografii, nie mam fizyki, nie mam biologii. Oj, fajnie. Język polski mam tylko przez jeden rok. Ja, a potem co byś miał? Historia też mi teraz przepada. Co mi jeszcze przepada? Coś jeszcze mi przepada, a właśnie wbije mi fizyka i biologia. To ile ty jesteś dni w szkole? No, 2. 3. 3 dni w szkole? No. A jakie ma... A jakoś da się tam fajnie uczyć? Co fajnie nauczyciele? Jedyna nauczycielka, jaka według mnie nie umie uczyć, to jest historii. A tak, nauczyciele są zarobiści. A mogę, jak tam dojdę, to mogę rzucić z krzesła? Tak, chciałbyś. A gdzie wyrzucą mnie ze szkoły? Właśnie cię, wyrzucą. A pamiętasz? Pamiętasz, jak była ta
jeszcze ich ta z historii, ta jak ona miała, ta tam taka mała głupia baba, co nas uczyła w zastępstwie, to co była rok, no jak ją wszyscy gnoili. A pamiętasz co lekcje? Festyn, idziemy na festyn. A najbardziej to ja dogadywałem o festynie. Jaki festyn? Co ty gadasz? No nie pamiętasz, co chwilę o festynie dogadywaliśmy. Bo podobno mi ktoś przeleciał obok drzewa na festynie. Zresztą dobra, nie będę gadał. Jakiejś zbereźnej rzeczy. Nie pamiętam, seryjnie, nie pamiętam. W szkoły nie chodziłeś. Ja nie chodziłem, hopie, ja byłem więcej dni w szkole niż ty. Dobra, ile ci zostało kilometrów? 45. 7. 7 ci zostało, czy 47? 7. Hopie, ja tam będę szybciej niż ty. Nie, bo ja zjeżdżam na bazę. Oddam drewno do kominka. Ci na chałupę. Dopiero pierwszy raz odkryłem miasto Gdańsk. Jak nie... Chłopie, no. Ty masz który level? 30, ale jak 30, miałem... Patrz, masz 30 level, nie masz stare całej mapy odkryte. Ja mam 10 i mam całą mapę. A czy całą mapę, całą Cicho. Polskę odkrytą. No, bo jak miałem tego, bez moda na Skandynawię, miałem zwiedzone ponad 50% mapy, prawda? A jeśli teraz mam moda z Skandynawii i mam mniej zwiedzone. Bo w tam nie byłem jeszcze w ogóle. Czyli nie udało mi się tam dojechać. Bo tam są trasy po 1700 km. No i co z tego? No a mi się nie chce tak daleko jeździć. No to rozłóż na parę dni, debilu. Na parę dni? Jak ja... Dobra, na dwa dni. Trzy. No, dwa. Tak, bo... Myślisz, że ja mam codziennie kompa... Na żółtym? Nie. Jest, przejechałem prawie na żółtym, a mrugło czerwone i mandatu mi nie dali. Masz 2 kilometry pewnie jeszcze. 1. A ty 20. Albo nie wiem ile. Tak, chciałbyś 20. 15. Serio? No. Serio? 13. Nie kłam. 12. 11. Ja jeszcze będę parkował z pół godziny. 10. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. A dobra, gadaj na serio, ile masz? 9. Parkować czy automatycznie zaparkować? Parkuj, bo ja zaparkuję tym Peterbilem szybciej niż ty. Ale ja tu nie wymieszczę się. Kurna, ja czerwone światło. Ja nigdy nie lubię, jak stoją przyczepy obok siebie i ja mam parkować. Co to za trud? Dla mnie to jest wielki trud. Dla mnie to jest stare jeszcze łatwiejsze parkowanie, dlatego że bardziej ogarniam. Spróbuję na kamerze 3. Ten Peterbilt jest ładny. Tam mi się nie podoba. LOL, nie mam oparcia w siedzeniu. Ha ha ha. Czego nie masz? Oparcia w siedzeniu. Zanim ja tam wyparkuję, ludzie. Fajnie po chodniku. Naczepą. Kolejny bieg. Bra. 50 km na godzinę, ja do 65. Cofiemy się. Dawaj. Nie rąbnij, proszę cię. Rąbniesz. Jest! Pic, pan pikuś. Ty nie masz tego na byle jak zaparkować, to masz idealnie zaparkować. A zaraz... Będą komentarze, ale ty głupio parkujesz. Ty masz stary na prościutko zaparkować. Tam wózkiem widłowym pewnie muszą od towar odebrać, a nie. Cicho, bo ja nigdy nie będę zawodowym kierowcą. A nie, bo ty drewno bierzesz. Nie, automatycznie. Zdenerwowałem się. Opie, ja sobie teraz. Jak ja tu wjadę tym Peterbildem na tą... Dobra, przejechaliśmy, ja przejechałem 498 km. Cicho, ziomuś, bo teraz się muszę skupić na wjeździe. To się skupiaj, pokażę wam moją firmę. Menadżer ciężarówek. Usiadam 50 ciężarówek. Ja. Mój zysk z 7 dni to jest 8,5 miliona prawie. Średni zysk dzienny jest 1 milion. Brawo.
ale i tu przynajmniej widać, że moi pracownicy jeżdżą. Przebieg ciężarówki 64 km. Ty, 64 tysiące. A, 64 km. No, naprawdę dużo jeździ, no. Chyba. No, a ja mam firmowe Audi A4. Chyba po bułki z powrotem. No co, przed trasą muszę kupić cebulki, żeby potem się obżerać w trasie. To se stejki kup. Nie, bo jak na stację na przykład wjadę, to sobie zjem hamburgera czy hot doga, co tam. Bóg wie co. Jeśli mam smaka. A potem siedzę i wtórz ob... Teraz powiem takie what the fuck, czemu tak daleko jedzie, to nie? Kto? Znaczy, dlaczego tak daleko pojechałem, żeby na ciepa była troszkę, czyś. Zanim ty tam dojedziesz, to ja już stoję i czekam. Chili włącz. Ładnie, prościutko, zaparkowałem, hopie. Dobrze, jeszcze sobie tylko trochę do tyłu podjadę. Dobrze, 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 dobrze. Hopie, tak idealnie to ty żeś w życiu nie stanął. No. W życiu. Dobrze. To może my się już pożegnamy? Nie. Żarcik. No. To żegnam was. Te milion subskrypcji, które posiadam. Dobra, te tysiąc. Więcej niż tysiąc. Jak będzie 2000, to zrobię event, jak będę sypianki do pyska wpychał. A ja ci będę tam młotkiem obijał. Ja. Vlog z okazji z Big Masterem, jak odchudzę się. A ja to właśnie pożegnać także i powiedzieć, że teraz już wracam na stałe, dopóki mi się mikrofon nie zepsuje, na YouTube'a. Unsub. Ja, unsuba ci walnę, to cię braknie. Dobra, to na razie i zapraszam was do oglądania kolejnych subskrypcji, kolejnych filmów. Link do kanału Big Mastera będziecie mieć podany w opisie. Do oglądania subskrypcji. To wiem, dobra. No to zapraszam was na kolejne odcinki. Jeśli wam ten filmik się spodobał, zasubskrybuj mój kanał i Big Mastera 260 i daj komentarz. I też, pierwsza... Też. Jeszcze coś chciałem powiedzieć. Komentarze takie jak typu nagrasz coś ze mną będą automatycznie usuwane. Dziękuję, do widzenia.